Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Damiano i widzimy się w rozmowach z kanapy. Troszeczkę zmieniłem wystrój, a to za sprawą tego, że przesunąłem fotel troszeczkę do przodu, bo mam teraz wysięgnik na mikrofon. No i potrzebuję być bliżej biurka, żeby móc nagrać ładnie dźwięk. No i potrzebowałem co nieco pozmieniać. Dzisiaj wideo poświęcone efektom przebudzenia kundalini, tak jak obiecywałem Wam zresztą wcześniej. Będziemy poruszać tematy dotyczące kundalini. Dzisiaj taka część druga, dotycząca tego, co dzieje się po przebudzeniu kundalini. Ja w tym wideo jeszcze nie będę poruszał doświadczeń mistycznych, wszystkich, ale po części niektóre doświadczenia pokażę. I bardziej skupię się na tym, co się takiego dzieje po przebudzeniu kundalini i po takim ostatnim etapie zwanym samostabilizacją. No bo na pewno usłyszeliście całą masę teorii, jak działa Ida, Pingala, Szuszumna, jak działają czakry, efekty uboczne, bóle głowy, dreszcze, problemy ze snem, doświadczenia ekstazy, błogości, pomieszania, nihilizmu, tak? Na pewno słyszeliście o różnych efektach ubocznych, negatywnych, ale bardzo mało słyszy się o efektach pozytywnych, szczególnie tych, które pojawiają się po przejściu przez cały proces. Czyli dzisiaj skupimy się na tym, co się stanie, co się dzieje po wszystkim. Ja sam osobiście uważam, że już jestem po wszystkim. To znaczy, tak teraz się czuję na co dzień od kilku miesięcy. Poza moimi jakimiś tam osobistymi doświadczeniami, nic już się w temacie kundalini u mnie nie zmieniło. I będę tutaj poruszał te efekty przebudzenia kundalini, które pojawiły się w moim życiu po wszystkim. I będą to punkty, bo mam tutaj 10 punktów, dotyczących tego, co w tej chwili dzieje się w moim życiu i jak ja odbieram kundalini. Będą to punkty bardzo subiektywne, to znaczy dotyczące mojego osobistego doświadczenia. No i tutaj, jeżeli interesuje Was temat kundalini, no musicie troszeczkę odnieść to do siebie i sami musicie zobaczyć, co takiego oferuje Wam Wasze doświadczenie, jak to wygląda u Was. Możecie się tym nagraniem inspirować, ale nie sugerujcie się, jeżeli wciąż jesteście na początku swojej przemiany, jeżeli wciąż macie różne wahania nastroju, różne doświadczenia, które się pojawiają, przemijają, nie jesteście czegoś pewni, jeszcze nie macie takiej zdrowej, konkretnej rutyny zbudowanej w Waszym życiu dotyczącej medytacji, czy tam jogi, czy jakiejś tam praktyki, no to od razu nie przeskakujcie tak do przodu, tak? To znaczy nie wkręcajcie sobie, że jesteście bardziej rozwinięci niż Wam się wydaje, bo to się potem odwróci przeciwko Wam. Ja wciąż mam otwarty umysł, wciąż podchodzę do tego z nutą pokory i poza tym, że w tej chwili będę opowiadał Wam o moim doświadczeniu, nie nastawiam się na to, że to jest koniec. Bardzo możliwe, że coś się jeszcze pojawi, ale w tej chwili od kilku miesięcy, tak jak powiedziałem wcześniej, czuję, że mam to wszystko ustabilizowane, więc no tutaj w tym przypadku stawiam się w pozycji autorytetu, ponieważ tak jak powiedziałem wcześniej, no już to mi się ustabilizowało, ale po części nadal mam otwarty umysł na to, co mogłoby się jeszcze wydarzyć. Także taki wstęp dotyczący tego wideo. Mam tutaj listę na swoim telefonie. Będę się nią sugerował, posiłkował jak ostatnim razem i będziemy tutaj lecieć z tematem. Przede wszystkim zacznę od pierwszego punktu. Wywaliło w kosmos wszystkie moje systemy przekonań. Mój umysł ciągle sam powraca do źródła. Co ja mam tutaj na myśli? Mam takie poczucie, jakby ktoś ściął mi łeb. Dosłownie jakby ścięło mi moją głowę i mój umysł nie jest w stanie przywiązać się do jakiegokolwiek systemu przekonań. Nawet jeżeli posiadam jakąś wiedzę, czy przekonania, czy nawet dzielę się swoimi myślami, tak jak tutaj w przypadku tego nagrania, ja się kompletnie do tego nie jestem w stanie przywiązać. Mój umysł jest pusty. Przebywa w stanie permanentnej medytacji, pomimo tego, że pojawiają się w mojej głowie myśli, jakieś koncepcje, uczucia, przeczucia, normalne ludzkie doświadczenie, ale mam dosłownie poczucie, jakby ktoś wsadził mi granat do głowy i go wysadził, całkowicie niszcząc całą moją umysłową dogmę. Wiecie, na co dzień jestem normalnym człowiekiem, funkcjonuję jak każdy człowiek. Mam jakieś tam zasady w życiu, czy strukturę, czy rutynę i wierzę, że te rzeczy funkcjonalne w naszym życiu praktyczne są ważne, ale
na co dzień tak naprawdę się czuję tak, jakby mi to było wszystko obojętne i wszystko jedno. I tak już po prostu mi się to zadziało. Punkt numer 2. Przeszłość i przyszłość zlały się w bezczasową chwilę obecną. Mam poczucie wielowymiarowości życia. Dosłownie jakbyśmy wzięli początek naszego życia i jego koniec i tak te końce w cudzysłowie połączyli razem i one się tak łączą, ze sobą się zapętlają. I ja mam takie poczucie po prostu, jakby się moje życie zamknęło, jakby się zamknęła przede mną czasoprzestrzeń i żyję w bezczasowym tu i teraz, które jest każdą jedną chwilą, którą żyjemy na co dzień, używając zegarka, tak, jest 15:19 i nie ma to kompletnie dla mnie znaczenia, czy ja posługuję się zegarkiem, czy się nim nie posługuję, czy patrzę w kalendarz, czy nie. Chociaż tak jak powiedziałem wcześniej, ten aspekt praktycznego życia jest ważny, ale to kompletnie po prostu przestało mieć dla mnie jakiekolwiek znaczenie, naprawdę. Się nieraz śmieję. Równie dobrze mógłbym umrzeć teraz i byłoby mi to absolutnie obojętne. Punkt numer 3. Zniknęły mi granice i postrzeganie ich między obiektami. Został tylko sens fizyczności ciała i umownych granic psychologicznych. Tak jak patrzycie na to doświadczenie wokół was i wasz wzrok i wasze percepcje są w stanie zeskanować to doświadczenie, tak? I jesteście w stanie wyodrębnić jakieś poszczególne obiekty, że to jest twoje ciało, to jest fotel, tam za mną przykładowo są książki, tak? Gdzieś tam światło sobie świeci. I owszem, jakoś tak psychologicznie możemy wydzielić te przedmioty, że one są oddzielne od czegokolwiek, ale u mnie to wszystko tak jakby się rozpłynęło. To znaczy wszystkie przedmioty dla mnie osobiście stanowią jedność. Ja stanowię całkowitą jedność z tymi przedmiotami. To na co patrzę, ja po prostu widzę, że ja nie jestem od tego oddzielony. Pomimo tego, że gdzieś tam mam ten sens granic psychologicznych, tak, umowny, to nawet od tych granic nie jestem oddzielony. Nie jestem oddzielony od niczego. I tak mi już po prostu zostało. Gdy spotykam się z ludźmi, ze znajomymi, gdy idę na spacer, gdy idę w mieście, jadę samochodem. Ale to było świetne doświadczenie w ogóle. Pewnego dnia wsiadłem do samochodu i poczułem się, że jestem samochodem. I potem jechałem po ulicy z innymi samochodami. Miałem poczucie po prostu, że jestem tym samochodem, jestem sobą, jednocześnie jestem całą ulicą i samochodami za mną i przede mną. I mi się to całkowicie po prostu wszystko zlało. Punkt numer 4. Mam poczucie, że już umarłem, moje życie się już skończyło, jednocześnie jestem wieczny, jestem całym wszechświatem. No takie mam poczucie. Po prostu mam poczucie, że to życie się już absolutnie skończyło, że już jest koniec. Moje życie, twoje życie, wszystkich życie się już skończyło. I to nie znaczy, że mam taki nihilistyczny nastrój, że myślę o śmierci, czy w ogóle mam jakiegoś doła. Nie. Ja się czuję, jakbym był w takiej jedności z tym życiem, że mam takie poczucie, jakby było tylko życie. Jakby śmierć w ogóle nie istniała. I ja wiem, że to jest totalny paradoks, tak? Bo no jak, Damian, możesz powiedzieć, że już umarłeś, a potem powiedzieć, że jest tylko życie. No po prostu mam takie poczucie, jakby moje percepcje zderzyły się z granicą bezpośredniego poznania, doświadczenia, tego, co można doświadczyć w życiu. I to jakby przeleciały na wylot i rozpłynęły się w totalnym absolucie. Także wszystko to, na co ja patrzę i doświadczam w życiu, to jest totalne nic. I ja tym jestem i to jest jednocześnie życie. Tak jakby moje życie stało się niedualne, niedwoiste, nierozdzielone. Chociaż wiecie, posługujemy się logiką i koncepcjami na co dzień i można tutaj wyszczególnić wiele paradoksów, ale powiem wam szczerze, że każde ekstremum ma tą samą wartość. Góra i dół, prawo i lewo, zimne i ciepłe, białe i czarne, cierpienie i przyjemność, że to wszystko tak na dobrą sprawę jest jednym i tym samym. Punkt numer 5. Czuję tonę miłości. Mój umysł stał się ekstremalnie wrażliwy, obecny i żywy. Tak, po prostu czuję się tak, jakbym był ekstremalnie wrażliwy, ekstremalnie żywy, ekstremalnie czujny, ekstremalnie świadomy. To nie znaczy, że jestem idealnym i perfekcyjnym człowiekiem. Po prostu jestem na tyle świadomy, na ile ta istota, Damian, jest w stanie być świadomym. Oczywiście ciało ma jakieś tam ograniczenia, błędy poznawcze, nieraz...
nie jesteśmy w stanie wszystkiego też zapamiętać, tak? No ciało nie jest doskonałe. Ja też nie jestem doskonały. Ale czuję taką ekstremalną uważność tego, czego jestem w stanie być uważny. I rozpoznaję świadomość we wszystkim. Ta świadomość jest miłością. I to nie znaczy, że nie mam negatywnych myśli, czy nie mam negatywnych emocji. Mam negatywne myśli, mam negatywne emocje, ale w nich wszystkich zawarta jest miłość. I to jest ta miłość niedualna, ta miłość ponad dobrym i złym, pozytywnym i negatywnym. Bo jak się mówi o miłości, to nieraz ma się takie wrażenie, że ktoś mówi tylko i wyłącznie o pozytywach, nie? Pozytywa miłości, pozytywy jedności, ale to jest taka miłość, ta duchowa, pochodząca ze świadomości, jest ponad jakością nazywania jej pozytywną czy negatywną. Ona po prostu jest taka, jaka jest. I mój umysł stał się ekstremalnie wrażliwy i żywy. To nie znaczy, że jestem przewrażliwiony. To nie znaczy, że... Nie wiem. Ktoś mi ostatnio napisał komentarz, czy nie uważam się za osobę wysoce wrażliwą. Wiecie, ja zawsze byłem wrażliwym człowiekiem, odkąd pamiętam. Ale nigdy nie zwracałem uwagi na to, że mogłoby mi to sprawiać jakikolwiek problem. Zawsze się wręcz dziwiłem, dlaczego inni ludzie nie dostrzegają niektórych rzeczy, które zawsze dla mnie były oczywiste. No ale gdzieś tam z biegiem czasu człowiek to po prostu uczy się akceptować i żyje z innymi ludźmi i nie robi z tego problemów. Przynajmniej ja tak do tego podszedłem. No i teraz na co dzień też nie robię sobie z tego problemów. Wiecie, jak jest jeszcze ten etap na początku rozwoju, gdy się ocenia innych ludzi, że są tacy nieświadomi, nie? Że inni ludzie się nie rozwijają, są nieświadomi. Po jakimś czasie zwracasz uwagę na to, że ci ludzie się niczym od ciebie nie różnią, nie? Że wciąż jesteś na początku drogi. I to jest ta cecha właśnie kundalini, że umysł wolny od uwarunkowań staje się ekstremalnie trzeźwy, ekstremalnie uważny, ekstremalnie inteligentny, ponieważ tak jak powiedział Krishnamurti, umysł przestaje być ograniczony, przestajesz się ograniczać. I masz dostęp do pokładów inteligencji, która no wydaje się pochodzić z czegoś większego niż tylko i wyłącznie ludzka myśl. To jest niesamowite uczucie. Punkt numer 6. Mam ekstremalne poczucie empatii do poziomu, w którym... mam ekstremalne poczucie empatii do takiego poziomu, w którym potrzebowałem po prostu zająć się sobą, ponieważ strasznie przejmuję na siebie cudze uczucia. Czuję dosłownie to, co czują inni ludzie. I to nie znaczy, że ja to noszę w sobie. Ja się do tego nie przywiązuję, to po prostu po mnie spływa. Tylko, że jak ja mam kontakt, nie wiem, z social mediami, gdzie czuję nadmiar informacji, czuję bombardowanie tymi bodźcami, to ja staję się na to strasznie obojętny. To znaczy, przestaje dla mnie mieć to takie znaczenie, że ja muszę siedzieć w social mediach i potrzebuję mieć dostęp do tych informacji i... No w ogóle tracę to zainteresowanie, tak? A gdy mam dużą ilość kontaktu z innymi ludźmi, to po prostu mam takie poczucie takiego współczucia, takiego głębokiego współczucia, wiecie, czy ludzie są szczęśliwi, czy cierpią, czy to, czy tamto. Że to jest niesamowite. Wiecie, w zasadzie to mam teraz takie poczucie, że wcale nic nie muszę z tym robić. Nikt z nas nie musi z tym nic robić, bo to jest coś cudownego. To jest to, czego każdy z nas tak naprawdę chce. Naprawdę. Że jesteś człowiekiem, że uważasz się za człowieka, to uwierz mi, chcesz być wrażliwy. Chcesz czuć to, co czują inni ludzie. Chcesz być empatą, chociażby po części. Chcesz tego. Naprawdę, to jest niesamowite w ogóle uczucie. Ja rozumiem, że nieraz nadmiar bodźców czy emocji cudzych ludzi może przygnieść i przytłoczyć, ale to i tak jest niesamowite uczucie. Dobra, przejdę do kolejnego punktu. Punkt numer 7. Mam przebłyski geniuszu i hiperkreatywności. O Boże, to jest w ogóle niesamowite. Mój umysł stał się tak mega uważny, mógłbym powiedzieć mega inteligentny i mega otwarty na chłonięcie nowej wiedzy, że to się w głowie nie mieści. Bardzo szybko się uczę, a teraz to już się w ogóle tak zacząłem bardzo szybko uczyć, że to się w głowie nie mieści. I mój umysł zaczął produkować całą masę takich twórczych insightów,
dotyczących mojego życia, tego co powinienem robić, jak powinienem się zachować, gdzie powinienem pójść, jakie powinienem mieć cele, cel życia, kierunek. Te wszystkie rzeczy do mnie tak szybko przyszły, dosłownie jakbym uprawiał coaching sam na sobie i to tak wewnętrznie uruchomił się taki mój, mógłbym powiedzieć, wewnętrzny głos, który zawsze gdzieś tam był, ale teraz on się tak mega wzmocnił, stał się taki mega silny, mega... to jest niesamowite. Stałem się tak mega świadomy swojej rzeczywistości psychicznej i tego, co dzieje się we mnie samym, że to jest w ogóle niesamowite. Punkt numer 8. Zniknęło poczucie kontroli. Doświadczeniem kieruje czysta jaźń. Czuję się naturalnie spontaniczny. Wiecie, musiałem sobie to napisać, bo to jest niesamowite. Tyle rzeczy chciałem wam powiedzieć, że... Nie ma znaczenia, czy uważasz, że masz kontrolę, czy jej nie masz. Naprawdę. To jest totalna... Bez znaczenia. Nie ma znaczenia. Czy czujesz się odpowiedzialny, czy się nieodpowiedzialny? Czy uważasz się za twórcę, za ofiarę życia, to czy tamto? Te wszystkie ekstrema mają taką samą jakość i wartość. Życie naprawdę nam się przydarza. Oczywiście, wiecie, mamy teraz te ruchy prorozwojowe, które propagują te hasła, że jesteśmy twórcami życia, że powinniśmy wziąć kontrolę, odpowiedzialność za nasze życie, powinniśmy robić to czy tamto. I to jest potrzebne na pewnym poziomie świadomości, na poziomie świadomości splotu słonecznego, tak? Przy czakrze splotu słonecznego. No bo jak nie uwierzysz w swoją wewnętrzną moc i siłę sprawczą, no to faktycznie, no nie za wiele zdziałasz w tym życiu, ale jak już całe kundalini przebudzisz i dojdziesz do tych najgłębszych duchowych prawd i zrealizujesz własną jaźń w sobie i ona się zrealizuje na poziomie serca, to jest to już po ptokach po prostu. Nikt ci nie sprzeda taniej ściemy. Znaczy ściemy, która byłaby czymś innym niż twoje własne rozpoznanie tego, co jest prawdziwe w życiu, tak? Nie mam na myśli ściemy i prawdy w takim dualnym myśleniu, że coś jest ściemą, a coś jest prawdą. Bo to jest tak jak, wiecie, znowu kategoria na dobre i złe. Ale to jest rozpoznanie ponad kategoriami w ogóle. Tak jak powiedziałem wcześniej, przestałem bać się śmierci. I jeszcze wcześniej miałem takie epizody, takie hipernadwrażliwości pochodzącej z medytacji i takich ekstremalnych pokładów uważności. Jeszcze jak mój układ nerwowy się tak dostosowywał do takich dużych pokładów uważności. I choć nieraz czuję lęk, bo nieraz czuję lęk, nieraz czuję stres, nieraz czuję napięcie, takie, wiecie, normalne ludzkie emocje czy uczucia, to przestałem bać się po prostu nieskończoności. Wiecie, lęk przed śmiercią to jest lęk przed nieskończonością tak naprawdę. Jak przestaniesz bać się swojej prawdziwej natury, to przestaniesz bać się śmierci. Ale wiecie, my i tak przed tym nie uciekniemy, nikt z nas przed tym nie ucieknie. Nie uciekniesz przed śmiercią, więc nie uciekniesz przed tematami egzystencjalnymi, nie uciekniesz przed tym. Musisz to ogarnąć najlepiej przed śmiercią, jeżeli chcesz się cieszyć w pełni życiem i chcesz wykorzystać pełen swój potencjał w tym życiu, jeżeli chcesz naprawdę wykorzystać to życie, cieszyć się, bawić się nim, realizować, tak, być szczęśliwym człowiekiem, to tak czy siak musisz to poukładać w sobie. Bo prędzej czy później twój umysł się odezwie, zacznie produkować negatywne myśli, czy lęk, czy zwątpienie, czy sceptycyzm. No jak już tą sprawę będziesz miał załatwioną, to już no po ptokach po prostu. Idziesz w jednym kierunku ze swoim własnym życiem i wiesz, że to jest właściwy kierunek. Wiesz, że to co robisz jest właściwe, bo nie masz innego wyboru po prostu. Tak jakbyś podejmował decyzję i każda jest właściwa i nie możesz popełnić niewłaściwej decyzji. To jest niesamowite w ogóle. To uczucie płynności w życiu. No nie do opisania. I to wiecie, nie ma nic wspólnego z jakimś tam odlotem, czy nie wiem, czy tam tylko i wyłącznie inflacją ego, czy tam poczuciem omnipotencji, ale po prostu można to rozpoznać w swoim własnym, codziennym, normalnym życiu, w swoim własnym byciu. To jest po prostu niesamowite uczucie. O, i ostatni punkt. Patrzcie, jak to szybko minęło, a myślałem, że długo będę dzisiaj mówił. Czuję miłość i chęć dzielenia się nią z innymi, by wyrażać to, kim jestem, swoją obecność. Wiecie co, wybaczcie mi, że ja to tak czytam. Wydaje mi się to takie troszeczkę schematyczne, gdy się czyta coś.
No bo to wiecie, no to po co czytasz coś, co napisałeś, jeżeli to czujesz, to równie dobrze mógłbyś powiedzieć, co czujesz i to też byłoby ok, nie? Ale specjalnie sobie to spisałem, bo nie chciałem niczego pominąć, bo to nagranie jest moim zdaniem bardzo ważne. Czuję, że ta obecność, w której jestem, jest miłością. I że każdy sposób wyrażenia siebie jest autentycznym sposobem wyrażenia siebie. I najwyższą formą autentyczności jest wyrażenie siebie z poziomu obecności. Wiecie, to jest paradoksalne, bo na dobrą sprawę zawsze żyjesz tu i teraz i zawsze jesteś obecny. Więc jedyne, co moglibyśmy tutaj zmierzyć, to nie wiem, poziomy obecności. Czy można sprawdzić, kto jest bardziej obecny, a kto nie? Kto żyje bardziej tu i teraz, a kto bardziej nie? No to jest troszeczkę idiotyczne, nie? Takie sprzeczne i głupie. No bo na dobrą sprawę nie da się tego zrobić. Dlatego ta praca nad sobą w aspekcie świadomości, uważności, czy tam jogi, czy kundalini, no na pewnym polu wymaga całkowitego poddania się i takiego zaufania, że świadomość zrobi praktycznie całą robotę za ciebie. Na pewnym polu, na którym niewystarczająca jest tylko i wyłącznie dyscyplina. Bo dyscyplina jest mega ważna. Te wszystkie nawyki, praktyki, nauka uważności, ogarnianie swojego własnego życia. Pamiętajcie, dyscyplina jest mega ważna. Ale dyscyplina zbuduje tylko i wyłącznie taką infrastrukturę do tego, żeby świadomość mogła się was zrealizować. Jak ona się już zrealizuje, to cóż pozostało? Jesteś Bogiem. Uświadom to sobie. To jest twoje życie. I jednocześnie nie jest twoje życie. Nic nie należy do ciebie. Przyszedłeś tu bez niczego i donikąd odejdziesz. I na dobrą sprawę to jest ta chwila obecna, która jest jednocześnie wszystkim. I tyle. I wiecie, i pustka w głowie. Bo pozostaje po prostu wyrazić tyle, ile jest do wyrażenia, stworzyć to życie na tyle, na ile jesteśmy w stanie je stworzyć. W zgodzie z swoimi własnymi wartościami. I tyle. Show! Co byś zrobił, gdybyś był Bogiem? Ktoś to już kiedyś powiedział. Pan z brodą. Słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o ten film, to tyle, jeżeli chodzi o to nagranie. Mam nadzieję, że dokładnie wyjaśniłem i opowiedziałem wam, jak to wygląda. O różnych zdolnościach telepatycznych, mistycznych i uzdrawianiu. Może w następnym wideo wam opowiem, bo moim zdaniem to nie jest aż tak istotne. Dużo bardziej istotne jest po prostu zrealizowanie czystej świadomości. I na drodze do realizacji czystej świadomości mogą pojawiać się różne kwiatki, różne drogowskazy, ale jak już się zmęczycie tym wszystkim i zdacie sobie sprawę z tego, że nic więcej nie ma, to możecie zadzwonić do swojej mamy i powiedzieć jej, że ją kochacie, albo do taty, albo do jakiegoś bliskiego przyjaciela, albo do znajomego, albo napiszcie posta na Facebooku, że kochacie wszystkich ludzi, że wszyscy są miłością, bo niczego innego nie ma. Trzymajcie się ciepło, dajcie dla mnie łapkę w górę, napiszcie pozytywny komentarz, komentarz dla statystyk, zostawcie swoje przemyślunki. Jeżeli ktoś z was chce wesprzeć projekt Find Yourself, to na dole są linki. Możecie to zrobić poprzez Patronite'a, PayPala, poprzez zakup kursu pewności siebie, czy kursu koncentracji, czy w innej formie dowolnej. Zapraszam was na grupę na Facebooku, wszyscy jesteśmy świadomością. Zapraszam was również na Instagrama, tam również dzielę się różnymi informacjami. I jeżeli ktoś z was chce kontakt do mnie, to również na dole projekt Find Yourself .org.pl, dobrze powiedziałem? .com.pl, ukośnik kontakt, albo projekt findyourself@gmail.com, to jest mail. Trzymajcie się ciepło, do zobaczyska następnym razem, miłego, elo, buźka i nie zapomnij pozdrowić swojej mamy.
od świadomości. Przy nagrywaniu każdego wideo zawsze przychodzi taki moment, kiedy musisz po prostu odpuścić i całkowicie poddać się do tego przekazu, jaki masz dać dla ludzi. Bo prawda jest taka, że ten przekaz nigdy nie będzie idealny, a zawsze występuje takie poczucie delikatnego dyskomfortu, tak jakbyś dosłownie coś trzymał i nie chcesz tego puścić, ponieważ boisz się, że jak to puścisz, to będzie to na tyle niedoskonałe, że coś się stanie. Ale na dobrą sprawę nie jesteś w stanie niczego zrobić, dopóki tego czegoś nie puścisz. Możesz ewentualnie później skorygować się w locie, ale musisz po prostu puścić. I to jest dla mnie idealna metafora dotycząca tego, jak żyć szczęśliwym życiem z flow. Musisz po prostu puścić i korygować wszystko na bieżąco.